Witam serdecznie w kolejnym odcinku vloga z American Dream, z United States of America, from New York, specially for you, Mariusz Tomczuk. Nie mogliśmy chyba lepiej zacząć vloga kulinarnego, stojąc z tyłu za Empire State Building, czyli za ikoną miasta Nowy Jork. No i tak jak już wspomniałem, zapraszam Was na kolejny odcinek. W tym momencie będziemy zabierać Was w tą najciekawszą część tego wyjazdu, czyli jedzenie i wpierdzielando. Oczywiście wiecie, no jestem po zawodach, także potrafię zjeść, lubię zjeść, a że jestem łakomczuchem, no to tutaj zabierzemy Was w jakieś czeluści nowojorskich knajp, restauracji. Dzisiaj zaczniemy od restauracji meksykańskiej i za chwilę zobaczycie, co można zjeść w restauracji meksykańskiej w Nowym Jorku. Na pewno w planach jest jeszcze wiele, wiele innych. Wszystko już przed wyjazdem sobie zabukowałem na telefonie. Może nie zabukowałem, ale zescreenowałem przynajmniej to, co można zjeść w Nowym Jorku. Na pewno warto spróbować bajgla, na pewno warto spróbować pastrami, na pewno warto spróbować pizzy. Ponoć tutaj w Nowym Jorku jest najlepsza pizza na świecie. Oglądałem nawet program o tym, że tutaj w latach 20. już zjeżdżali się Włosi, którzy do dzisiaj prowadzą, ich rodziny prowadzą restauracje, które zajmują się wytwarzaniem tejże pizzy, najlepszej ponoć w całych Stanach. I właśnie w Nowym Jorku jest ta najlepsza pizza. Tam na pewno też się udamy, bo nasi oprowadzacze wiedzą, gdzie to jest. No i na pewno też spróbujemy tego osławionego sernika nowojorskiego. Ponoć nie ma nic lepszego ze słodyczy, oprócz tego właśnie serniczka. No to zobaczymy. Ponoć są osoby, które dostają orgazmu jedzeniowego, korzystając właśnie i jedząc ten sernik. No sprawdzę, chcę zobaczyć na sobie, przetestować, czy rzeczywiście jest taki pyszny. Także zapraszam Was na vlog kulinarny. Mariusz Gessler. Jesteśmy w środku w restauracji Blend on the Water. Nazwa nie przypadkowa, ponieważ restauracja umiejscowiona jest praktycznie nad brzegiem wody tutejszej. No i co, siedzimy już, zamówiliśmy pierwsze żarcie takie nasze nowojorskie, prawdziwe i zjemy po kanapce z wołowiną szarpaną. Chłopaki nas tutaj zabrali, ponoć jest tutaj bardzo dobre jedzenie, tak kuchnia bardziej taka meksykańska. No i zaraz zobaczymy, co tutaj przyjdzie. Na razie widzimy przystawki, aperitif. Przychodzi, a my zamówiliśmy tak naprawdę burgery z wołowiną szarpaną, no i piweczka. Piweczka troszeczkę takie mocniejsze mamy, razem z panem operatorem. Tutaj widzę, niektórzy piją kawę. Ja przyjechałem na wakacje, to ja walę browary i tyle. To dzisiaj, tak jak mówiliśmy, zaczynamy vlog kulinarny, co można zjeść w Nowym Jorku. A nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby siedzieć o suchym pysku, więc na pewno jedzenia będzie co niemiara. Zaczynamy od restauracji meksykańskiej, a pewnie skończymy na różnych innych zajebistych i oklepanych już przede wszystkim w Nowym Jorku daniach. Czyli musimy na pewno spróbować pizzy, musimy spróbować sernika nowojorskiego, musimy spróbować, co jeszcze? Hot doga takiego najbrudniejszego, z najbrudniejszej ręki, kurde, z czarnych pazurów, takiego wytartego o brudną ziemię. Takiego muszę zjeść. Obiecałem sobie, że hot doga zjem. Bajgle na pewno też. Chociaż dzisiaj już jedliśmy na śniadanie u mojej cioci przygotowane bajgle, takie specjalne bułeczki, bardzo dobre. Także jestem podjarany i cieszę się, że mogę już pierwszego dnia, kiedy tutaj przyjechałem, normalnie jeść jak człowiek. Także mój operator tylko się martwi o moją formę, bo mamy jeszcze nagrać trening dla Was specjalnie, ale myślę, że coś tam się uda utrzymać. Także dobra, zaraz zobaczycie, co wjedzie na stół. Czekamy, bo jesteśmy mega głodni. A póki co, zdróbeczko, bo się należy. Muszę się podzielić z Wami niecodziennymi smakami w końcu. Jesteśmy jeszcze z Nowym Jorku. Tutaj mamy pieczonego banana, tylko nie jest to banan ten zwykły, taki nasz, który mamy w sklepach, tylko banan pastewny bodajże. I jest... Bardziej smakuje jak ziemniak niż banan, ale jest trochę słodki. Jest ok. A tutaj mamy placka, chyba placek ziemniaczany z szarpaną wołowiną i z guacamole. Zaraz Wam powiem, czy jest dobry. Jest ciepły. Jest dobry. No. Troszeczkę lepszy niż kurczak z ryżem. Na pewno, ale jest bardzo dobre. Ja uwielbiam guacamole, także typowe jedzenie, które jest
typowe danie, które przede wszystkim jest bardzo popularne w Meksyku. No, tak jak powiedziałem, restauracja meksykańska, guacamole musi być w ilościach astronomicznych. No, tak można jeść. Jedno, co powiedziałem, że chcę coś zjeść bez jajka. Trafiłem z jajkiem, bo trochę się nie zrozumieliśmy tutaj z opisem, który ja sam sobie przeczytałem, ale spróbuję mięso, które jest w serze. Zobaczymy, czy jest dobre. Typowa wołowina. Taka stekowa, dużo pokrojona w mniejsze paski. Tutaj keczupik i domowe frytki z białego stroku. Dobra, jest dobre. Już nie mogę opanować, bo jestem mega głodny. Więc zabieram się ze żarcie. A tutaj wystawiamy notę jako dobrą. Jedzenie jest okej. Enjoy your meal. Jak widzicie, Cheesecake Factory, czyli coś będzie jedzone znowu. Tak jak wspomniałem już na wstępie, Nowy Jork słynie z serników. My zdecydowaliśmy się na właśnie Cheesecake Factory. Ponoć mają jedne z lepszych serników w Nowym Jorku. Wzięliśmy do wyboru sernik oryginalny, który ma 830 kalorii, ale Dream Extreme Cheesecake z Oreo 1620 i on zaraz tutaj wjedzie. 1620 kalorii w jednym takim pewnie malutkim tyci-tyci ciasteczku. Dodatkowo, będąc w Ameryce, wiemy, co tutaj się pije. Pije się shake'i. Milkshake'i to jest jedno z ich ulubionych napoi, deserów. Zamówiłem sobie shake'a Oreo oczywiście. 1630 kalorii. Czyli takie ciasteczko plus shake równa się 3 koła kalorii. Czuję, że odżyję i się na treningu będzie dobra pompa. Ale jeszcze mamy na przykład mrożony smoothie, 370 kalorii, no to już jest tak względnie, nie? Jeżeli chodzi o ceny, milkshake 8,5 dolara, a ciastka kosztują troszeczkę więcej i jest tego naprawdę do wyboru ilości olbrzymia, ale ciastka, kurde, nie ma ceny, no nieważne, dobra, ale na pewno, a nie, cheesecake od 7,90 do 9,50, coś takiego. I zobaczcie, to jest sama lista ciastek, które można wybrać, dwie strony, są najróżniejsze. Nie wzięliśmy z Oreo, przepraszam, skłamałem. Wzięliśmy z Reese's, 530 kalorii. Oreo miał być na początku, jest shake Oreo, ale ciastko jest Reese's, czyli z masłem orzechowym i pewnie z tymi cukiereczkami. Ogólnie w knajpie jest bardzo dużo jedzenia do wyboru, są i glamburgery jakieś, lunche, superfood, co tutaj mamy, pizzę na te slajzy. No dużo jedzenia, ale my akurat już dzisiaj nie zamawialiśmy nic takiego mocniejszego, same kurczaki, to jak widać, tylko jedziemy na ciasteczku. Zaraz przyjadą ciastka, zobaczycie, ja też jestem ciekawy, jak to wygląda. Jestem ciekawy smaku, no ponoć ekstaza w ustach, zobaczmy, spróbujmy. Miałem nie jeść słodyczy, ale się skuściłem już na połowę shake'a, jest bardzo słodki. I teraz uwaga, degustacja prawdziwego, to jest oryginalne, to jest Reese's. Także spróbujmy, czy to jest takie dobre, jak o tym się mówi. Czemu za dużo śmietanki wziąłem? Dobra, uwaga. Taki niesłodki, nie jest mocno słodki. Kremowy bardzo. Serowy. Ale jest zajebisty, nie jest słodki. A Reese's czuję, że będzie jak tort. Zobaczmy, dobra. Dużo czekolady i dużo masła orzechowego i całe orzechy. Takie masło orzechowe z czekoladą. Ten jest lepszy. Zdecydowanie. Czyli ten oryginalny zrobił robotę. Bo to jak takie tort ciasto, a to już jest typowy, nie słodki, nie mocno słodki sernik. Także wybaczcie, wasze zdrówko. Kurwa, ale cukru mam już na rok z głowy. Wracam i robię redukcję po zawodach.
Dobra, enjoy. Normalnie mam takie wyrzuty sumienia po takiej ilości cukru, że mój organizm nie wie, co się dzieje w tym momencie. Nie wiem, czy spać, czy kardio kręcić, ale naprawdę ilość cukru przewyższyła moje 5-letnie zapotrzebowanie. Dawno czegoś takiego słodkiego nie jadłem. Na początku fajnie, a teraz już nie jest tak kolorowo. Najchętniej zagryzłem to jakąś kiełbasą albo parówką. Także fajnie, ale tylko jak się zje dwie łyżeczki, a widać jak się zjadło dwie łyżeczki. No i kolejny posiłek przed nami. Tym razem oczywiście słynna nowojorska pizza. Akurat nie jest to ta knajpa, którą oglądałem gdzieś tam na YouTubie, gdzie tam chodzą jakieś sławy telewizyjne i nie tylko. Ale tutaj chyba też jest dobrze i oczywiście wszędzie, gdzie się nie obejrzysz, można pizzę kupić typowo na slajsy, czyli tylko jeden kwadracik. Przykładowa cena takiego slajsa to jest 3,25, 2,90, 3,94 dolary, 5 dolarów. No maksymalnie widzę 5,25 kosztuje sprosciutto i z serem dodatkowym. Można kupić 10-calową pizzę całą i 18-calową. 10-calowa to jest 25 cm, 18-calowa to jest 45 cm. My zamówiliśmy sobie margheritę, tą dużą 45-centymetrową. No i zaraz zobaczymy, czy będzie rzeczywiście dobrze smakowała. Jestem głodny, więc nie opłacało mi się zamawiać pizzy na slajsy, bo po prostu wyjdzie mało ekonomicznie. Wygląda nieźle, to jest typowo włoska pizza. Tutaj Włochów jest dużo, pizzerii też jest dużo. No i zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście smakuje tak dobrze, jak opowiadają o tym ludzie. No także chyba tutaj długo nie pogadamy, bo głód już jest dość solidny, a pizza wygląda naprawdę bardzo dobrze. Widzimy ciasto cieniutkie, ser, no to jest typowa margherita. My tu nie chcieliśmy dużego kombinowania, chcieliśmy spróbować typowej pizzy, więc spróbujemy typowej pizzy. Jest już pokrojona, zajebiście, gorąca, ale recenzja będzie dość szybka. Jak pizza. Dobra. No, ciasto bardzo dobre, nie jest, patrzcie, nie załamuje się. Jest sztywne, nie jest pieczone. Dużo sera. Bardzo dobre pomidory. Jakościowo jest niezła. Naprawdę bardzo dobra. Także odhaczamy kolejny punkt na naszej mapie zaliczony. Jeszcze parę rzeczy nas czeka do zjedzenia. Bardzo dobre. Typowa Ameryka. Wszystko bardzo, bardzo malutkie, nie? Ale kurde, mają rozmach, skurczysyny. Na pewno nie łudzi się, że to jest jaka duża czekoladka, no spokojnie. Ale to akurat jest puste i to jest skarbonka na kasę. No ale nieźle, nieźle wygląda. I czekoladka, zjadłem tylko jedną, pół kilo. Tak dla kobiety, jak się tłumaczy często, zjadłam tylko jedną, ale tutaj pół kilo opierdzielić, no to robi też wrażenie. Przypadkowo trafiliśmy na polecane przez różnych youtuberów miejsce, czyli Joy's Pizza. Pizza na slajsy i ponoć tutaj gwiazdy światowej sławy, aktorzy, celebryci, czy też piosenkarze, piosenkarki też tutaj bywają. Także my też sobie zajdziemy na slajsa jakiegoś, spróbujemy, bo jesteśmy mega głodni. Joy's Pizza. Jest napisane, że od 1975 roku najpopularniejsza pizza w Nowym Jorku. Zresztą widać przemiał, jest tutaj niezły, bo stoi się normalnie w kolejce. Ja sobie biorę slajsa pepperoni. No a czemu nie? I do tego kolka zero, oczywiście. Ale wyglądają nieźle.
No i rzeczywiście pizza robi robotę. Nie dziwię się, że tutaj są takie kolejki, cały czas jest przemiał, chłopaki tam napieprzają, jakieś Meksykańce, ale jest naprawdę bajka. I stoi, patrzcie, stoisz, jesz na środeczku, na ulicy Brooklyn, z tyłu wieżowce. Można? Można. Król się bawi, złotem płaci. Złota karta treka. Dobra, parę osób w wiadomościach prywatnych polecało tenże dobytek. Jeżeli będzie słabo, no to będziemy wiedzieć, do kogo będzie można mieć pretensje. Także idziemy, zobaczymy, co my tutaj mamy. Ponoć do każdego piwa dodawany jest hot dog. A że my jeszcze hot dogów w Nowym Jorku nie mieliśmy, to wykorzystamy też sytuację. I ponoć browarki tylko po 3 dolce. Bo w Central Parku pytaliśmy się, to ceny wahały się nawet do 20 dolarów, czyli pomyślcie sobie, 80 zł za browarka. Także chyba rekordowo, ale my akurat aż tak spragnieni wtedy nie byliśmy. Woleliśmy poczekać i zapłacimy trójaka. Chodźmy, zobaczmy, co jak to wygląda w środku. Czas tutaj się zatrzymał w miejscu już bardzo dawno temu. Nawet kasa jest taka na przyciski wysłuchiwana, że wyjeżdża ta półeczka z dzwoneczkiem. Zamówiliśmy dzbanek piwka za 10 dolców i dostaliśmy do tego jeszcze 4 hot dogi. No to takie a la Ikea, ale są, z musztardką, w bułeczce ugrillowane. Także pierwszy hot dog nowojorski wjeżdża na... Zwykła parówka z bułką. No. Bardzo, o, co zauważyłem? Bardzo słone są tej parówki. Bardzo słone. Przesadzają z sodem. Ale do piweczka, z apliko jest okej. Okay. No i chyba wypadałoby się już powoli żegnać z częścią gastronomiczną Nowego Jorku. Specjalnie dla Was musiałem żreć jakieś zwykłe pizze, jakieś niedobre hot dogi, jakieś słodkie cheesecake'i, pić szejka, który miał 1 000 000 gram cukru w składzie. A to wszystko po to, żebyście mogli obejrzeć, jak wygląda Nowy Jork od tej strony, tak jak powiedziałem, gastronomicznej. Ja przyjadę do domu, zabieram się za redukcję, o formie, która była na zawodach, można już chyba w tej chwili zacząć powoli zapominać. Ale spokojnie, to jest off-season, ja jestem tego zdania, że układ nerwowy musi odpocząć, się zregenerować, bo dość mocno byłem wybity po przygotowaniach do moich startów w Warszawie. No i teraz troszeczkę pojedliśmy, troszeczkę się pobawiliśmy, wypiliśmy parę browarków, no i wszystko, ale wszystko oczywiście z głową i z umiarem, co za tym teraz idzie. Niedługo wracamy i zabieramy się do roboty, pora zacząć sezon. Już taki masowy, typowo, tylko jak ja powiedziałem, 2 tygodnie lekkiego wprowadzenia. Ja zawsze w okresie takim postartowym obrażam się na siłownię, więc tutaj wyszło nam idealnie te 2 tygodnie wolnego od startu w ostatnich zawodach. Spowodowały to, że nasze znowu mnie głód na trenowanie, głód na siłownię. Także wracam do domu, zabieram się ze zdwojoną siłą, nie robię nic na siłę zazwyczaj. Bo czasem no, widzę zawodników, którzy już następnego dnia po zawodach lecą, napieprzają nogi, już oni chcą wykorzystać odbicie te, na zawodach, a później co? A później po kilku tygodniach są obstranie, mają siły, są wyjebani i nie robią żadnego progresu. Ja sobie odpocząłem, jestem zregenerowany, wracam i dopiero wtedy będę mógł na nowo, świeży, budować swoje mięśnie. A mam nadzieję, że odcinek kulinarny Wam się podobał, Nowy Jork został odhaczony.